Rozdział 7. Prawo dziedziczności. A słowo ciałem się stało. Czytamy w Ewangelii Jana 1 rozdziale i 14 wiersz. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty. Galacjan 4 rozdział, 4 wiersz. Przez to, że Chrystus został zrodzony z niewiasty, jak już poprzednio wspominano, mógł rozpocząć walkę z grzechem od jego prapoczątków na ziemi. Aby móc to uczynić, musiał się narodzić z niewiasty. Stosownie do reguł, na niego także musiały zostać złożone wszystkie nasze grzechy. Wziął na siebie grzechy całego świata, od początku ich powstania, aż do samego ich końca, i to grzech, jaki jest sam w sobie, i grzech, w jaki sposób jest popełniany. Grzech jako skłonność, grzech jako czyn, grzech odziedziczony, a przez nas jeszcze nie popełniony, i grzech, który został czynnie wykonany. Tylko w ten sposób mogły nasze grzechy być nań nałożone. Tylko dlatego, że się poddał prawom dziedziczności, mógł dosięgnąć grzechu w jego rzeczywistym wymiarze i rozmiarze. Jednak trzeba podkreślić, że on mógł wziąć na siebie faktycznie popełniony grzech w ciele i z tym połączoną winę i potępienie, ale nie to różnorodne, nieopanowane, przylgnione skłonności do grzechu, które trzymają się każdego człowieka już od dawnych pokoleń, a które jeszcze w tym w czyn nie zostały obrócone i które mogą objawić się przez jawne wykroczenie przy jakiejkolwiek nadarzającej się sposobności. Chodzi o te wszystkie nieopanowane skłonności, jak chuć, nauk. Wielki grzech Dawida służył tu jako przykład. Psalm 51, 5 wiersz, 2 Samuela, 11 rozdział, 2 wiersz. Skłonność do grzechu Dawida z Betszabą, nieopanowana, a Józefa w Egipcie, w podobnej sytuacji opanowana. Zbawienie byłoby niedostateczne, gdyby dotyczyło jedynie faktycznie popełnionych grzechów. My musimy być zachowani przed popełnianiem dalszych grzechów. A żeby to się mogło stać, trzeba się było przeciwstawić odziedziczonym skłonnościom tak, by one nad nimi nie panowały. Jakaś moc, która nas zachowa od grzeszenia, musi nas wziąć w posiadanie i to musi być taka moc, która te odziedziczone usposobienia i skłonności zwyciężyła. Wszystkie przez nas faktycznie popełnione grzechy zostały na niego nałożone. One zostały mu zaliczone, aby jego sprawiedliwość mogła nam zostać zaliczona. Przez to, że stał się ciałem z niewiasty zrodzonym, uczestnikiem tego samego ciała i krwi, co my, tym samym zostały nań włożone nasze skłonności do grzechu, aby jego sprawiedliwość tak samo mogła się objawić w naszym codziennym życiu. I tak w przyjętym przez siebie ciele przeciwstawił się grzechowi i zwyciężył go, jako napisano. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, popełnił grzech w ciele. A dalej jest napisane. On jest pokojem naszym, w jednym ciele przez krzyż,
zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Rzymian 8 rozdział 3 wiersz, Efezjan 2 rozdział od 14 do 16 wiersza. Wszystkie przez nas faktycznie popełnione grzechy zostały Jemu przypisane, aby nam została przypisana Jego sprawiedliwość. Dokładnie tak samo uzdalnia nas Jego zwycięstwo nad ciałem i w nim leżącą skłonność grzechu. Do zwycięstwa nad tą samą skłonnością istniejącą w naszym ciele. Przez to, że się sprzeciwił grzesznym skłonnościom ciała i w tym ciele objawił sprawiedliwość, uzdolnił nas do tego, aby w nim i przez niego to samo uczynić w naszym ciele. Za te przez nas obecnie i w przeszłości faktycznie popełnione grzechy jest nam Jego sprawiedliwość tak samo zaliczona, jak Jemu nasze grzechy zostały zaliczone. Lecz żeby nas zachować przed grzeszeniem, jest nam w naszym ciele dana Jego sprawiedliwość. Tak samo jak Jemu było dane nasze ciało wraz z Jego skłonnością do grzechu. W ten sposób jest On doskonałym Zbawicielem. On nas wybawia zarówno od wszystkich grzechów, któreśmy już popełnili, jak i od tych wszystkich grzechów, których dopuściliśmy się, będąc od Niego odłączeni. Gdyby nie miał tego samego ciała i krwi, jakie wszystkie dzieci ludzkie, razem z tymi skłonnościami do grzechu, nie byłoby żadnego wyjaśnienia, zrozumienia lub potrzeby udowadniania podanej w Biblii tablicy jego przodków. On był potomkiem Dawida, był potomkiem Abrahama, był potomkiem Adama. A przez to, że został zrodzony przez niewiastę, dosięgnął grzechu jeszcze przed Adamem, przed bezpośrednim pojawieniem się grzechu na świecie. Wśród przodków Chrystusa jest Joakim, który z powodu swej złości będzie pogrzebany jak osioł. Wywloką go i wyrzucą poza bramy Jeruzalemu. Jeremiasz 22 rozdział, 19 wiersz. Manases, który dzieci izraelskie zwiódł, że gorzej czynili niż poganie. Achaz, który Judę pozbawił wszystkiego, a w swoim przestępstwie Pan drażnił i Roboam, który się urodził Salomonowi, gdy ten się od Boga odwrócił, a nawet sam Salomon, syn Dawida, narodzony z Betsaby. Wśród przodków Chrystusa znajdują się dalej Rut Moabitka, przetecznica Rahab, Abraham, Izaak, Jakub, Jesse, Aza, Jozafat, Ezachiasz, Jozjasz, ci najgorsi razem z tymi najlepszymi. Są tam zapisane ich złe i dobre uczynki oraz złe uczynki tych dobrych przodków. I w tej pamiątkowej tablicy przodków nie ma ani jednego, w życiu którego nie można by się dopatrzeć jakiegokolwiek błędu. I tutaj na końcu takiej pamiątkowej tablicy przodków to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Była to ostatnia gałąź takiego drzewa pokoleń, na końcu której Chrystus został zrodzony z niewiasty. Z takiej linii pochodzenia, mając takich przodków, pozwolił Bóg swemu Synowi przyjść na świat w postaci grzesznego ciała.
To pochodzenie i to przyjście oznaczało dla Chrystusa dokładnie to samo, co dla każdego jednego człowieka, który jest pod tym wielkim zakonem, a którego przestępowanie ojców Pan Bóg dochodzi na dzieciach aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Podczas tego ogromnego kuszenia na puszczy, jak też w całym życiu w ciele, rodowód Chrystusa odegrał w całej swej rozciągłości bardzo ważną rolę. W ten sposób Chrystus wziął grzechy całego świata przez to, że były mu zaliczone także na mocy prawa dziedziczności. Obciążony naszymi olbrzymimi wadami, odniósł zwycięstwo w tej samej walce, którą nasi pierwsi rodzice, nie mając najmniejszych obciążeń, przegrali. Przez swoją śmierć zapłacił winę wszystkich faktycznie popełnionych grzechów i może prawie udzielić swojej sprawiedliwości wszystkim tym, którzy ją tylko zechcą przyjąć. Dlatego, że popełnił grzech w ciele i usunął nieprzyjaźń w swoim ciele, każdy jest wybawiony z mocy prawa dziedziczności i z tej racji może prawnie każdemu, który by go chciał przyjąć, darować swoją boską naturę, a przez nią i moc, która go podniesie ponad to prawo dziedziczności, jak też zachowa w tym stanie. Jest napisane, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Galacjan 4 rozdział od 4 do 5 wiersza. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, popełnił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Rzymian 8 rozdział od 3 do 4 wiersza. Albowiem On jest pokojem naszym i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, aby stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Efezjan 2 rozdział od 14 do 15 wiersza. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, a że sam przeszedł przez cierpienie, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Bez względu na to, czy ta pokusa przychodzi z zewnątrz, czy z zewnątrz. Chrystus jest doskonałą tarczą przeciwko grzechowi. Ten fakt, że Bóg zesłał na ziemię swego Syna w postaci grzesznego ciała, że On przyjął naszą naturę z jej grzesznością i zwyrodnieniem i że sam Bóg mimo tej natury ustawicznie z Nim i w Nim przebywał, daje dla wszystkich czasów mocny dowód, że nie ma człowieka na świecie, który by był tak obciążony grzechami, czy tak zagubiony, że Pan Bóg nie zechciał chętnie w nim zamieszkać, wyratować go i przyprowadzić na drogę boskiej sprawiedliwości. Naprawdę, to jest fundamentem jego imienia Emanuel, a ono oznacza Bóg z nami. Thank you.